Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj mam w planach na pewno pójść na jakieś zakupy spożywcze, na pewno pokażę Wam ubrania, które ostatnio kupiłam u Moniki, już Wam o tym wspominałam, i ubrania, które kupiłam w Pepco. I poza tym nie wiem, co będę robić. Dzisiaj ogólnie między godziną 12 a 4:30 ma przyjść elektryk, tylko że naprawdę ja nie wiem, dlaczego ten elektryk przychodzi dzisiaj. Miałam dzisiaj właśnie telefon, że elektryk przyjdzie i nie mam zielonego pojęcia, dlaczego on przychodzi dzisiaj, ponieważ nikt się jeszcze ze mną w ogóle nawet nie skontaktował w sprawie tych paneli. Tam podobno jakaś uszczelka jest nieszczelna i mieli przyjechać kontraktorzy, którzy zakładali te panele, żeby je naprawić, i nie mam w ogóle żadnej wiadomości, więc nie wiem, co to będzie, bo elektryk wcześniej, jak był, to powiedział, że po prostu najpierw oni muszą to naprawić, a wtedy on dopiero będzie mógł zrobić elektrykę. Nie wiem naprawdę, o co chodzi, no jak przyjdzie, to zobaczymy. Dobra, schodzę teraz na dół i nie wiem, co będę robić. Zobaczymy się pewnie za chwilę. Róża, coś ty tu zrobiła? Co e-e? No nie wierzę. Nie ma mama. Mamy. Nie ma, mamo. Jak to nie ma? Przecież jest. Ja widzę, coś ty tutaj zrobiła. Nie. O nie. Aż nie wiem, co powiedzieć. Czy to jest od twojej ciastoliny? Pokażę wam teraz ubrania, które kupiłam ostatnio dla dzieciaków u Moniki. I oczywiście zostawiam wam tutaj w opisie link do jej grupy. Jeżeli mieszkacie w Anglii i macie dzieciaki, to koniecznie dodajcie się do tej grupy, bo ona sprzedaje świetne ubrania za grosze. Po prostu za grosze, jak ma wyprzedaże, to za funta, za 50 pensów, i wiele z tych rzeczy właśnie kupiłam tutaj tak tanio. Oczywiście nie pamiętam cen poszczególnych ubrań, bo ja ogólnie tą paczkę, która do mnie przyszła, te wszystkie rzeczy zbierałam bardzo długo, kilka miesięcy, ponieważ miałam sporo ubrań dla dzieciaków, nie potrzebowałam, ale jak wiecie, dzieci szybko rosną, no i nagle okazało się, że znowu potrzebują nowych ciuchów, więc namiary macie w opisie. Mam też jakieś rzeczy dla mnie, ale stwierdziłam, że jednak nie będę ich dzisiaj nagrywać, dlatego że Łukasz ma za kilka dni zabrać Różę i chyba w końcu będę miała czas, żeby po prostu nagrać tego typu filmy. Jak widzicie, tutaj mam po prostu mnóstwo rzeczy do nagrania. Będę nagrywać haul z Timu i czekam jeszcze na ostatnią paczkę. Już właśnie troszkę mnie to niepokoi, bo bardzo długo na nią czekam. Ale właśnie jeżeli rzeczywiście zabierze Różę, to chciałabym ten czas wykorzystać na nagrywanie i nagrać właśnie jakieś takie haule, gdzie wam pokażę jakieś nowości w mojej szafie i takie rzeczy do domu po prostu. Ja ogólnie bardzo się cieszę, bo udało mi się tym razem dostać naprawdę sporo rzeczy dla Bartka i jak tak patrzyłam, to wydaje mi się, że będą na niego dobre. Także naprawdę super, bo on już teraz nosi tak męski rozmiar, raczej M, w niektóre S-ki jeszcze wchodzi, ale jest z tym naprawdę różnie. Dobra, pokażę wam szybciutko. Tu mam spodnie dla Dawida. To jest prawdziwa perełka, spodnie Emporio Armani. I nie zgadnijcie, ile za nie zapłaciłam. Zapłaciłam za nie 8 funtów i to była chyba tutaj najdroższa z rzeczy, które kupiłam, ale one są oryginalne, tutaj mają taki kod i można sobie sprawdzić. Oczywiście sprawdziłam. I nowe takie spodnie kosztują coś około 90 funtów, może nawet więcej, więc naprawdę bardzo się cieszę. Są dosłownie jak nowe, nie ma na nich żadnych śladów użytkowania. I są świetnej jakości. Kolejna rzecz to zwykłe czarne spodnie dla Bartka. HM rozmiar 14+, myślę, że będą jak najbardziej dobre. Mam też dla Bartka, nie, to jest dla Dawida. Dla Dawida mam czarną bluzę, taką zwyczajną, będzie idealna na WF. I to też jest HM. Koszulka dla Dawida marki Nutmeg, czyli z Morrisona. Tutaj mam świetną bluzę dla Bartka, marka to Polham. Polham. Nie mam pojęcia, co to za marka, ale bluza jest naprawdę bardzo fajna, na pewno będzie mi się podobała. Dla Dawida mam kurtkę. Ja ostatnio wspominałam, że kupiłam mu kurtkę z jakimś tam małym napisem Fortnite, no i nie był zadowolony, bo już go Fortnite nie kręci. No nosi i teraz mówi, że nie jest źle, ale tak widziałam, że wolałby jakąś inną, więc kupiłam mu też taką szarą, coś a la bomberka. Marka to też Nutmeg. A słuchajcie, w ogóle to ciekawe, bo w tym moim Morrisonie są chyba tylko rzeczy dla maluszków. No tak, ja nie kojarzę, żeby tam były rzeczy dla większych dzieci. Nie ma na pewno. Kolejna rzecz to koszulka marki Under Armour, chyba to jest, dla Dawida. Będzie taka idealna na rower, taka sportowa. Tutaj kolejna perełka, chociaż moi chłopcy nie chodzą zazwyczaj w koszulach, ale spójrzcie tylko na metkę.
No musiałam ją kupić i oczywiście dałam za nią grosze, także ja jestem bardzo zadowolona, mam nadzieję, że Dawid będzie ją nosił. Ma fajne takie żywe kolorki. No i kolejna koszula dla Dawida wzięłam, bo mi się naprawdę bardzo podobała, chociaż tak jak mówię, no chłopcy wolą niestety nosić dresy, po prostu dresy i zwykłe t-shirty. Nawet tak za bardzo nie przepadają za jeansami, mają oczywiście jeansy, ale nie noszą. Kolejna rzecz jest z Primarka i to jest koszulka dla Dawida. To jest jakaś marka Hilder, nie znam jej, ale taka naprawdę dość spora bluza dla Bartka. Myślę, że może nawet być troszkę za duża jeszcze, ale to oczywiście nic, bo on rośnie jak na drożdżach. Bluza Primark, nowiutka z metką ona jeszcze jest i jest naprawdę taka fajna, uniwersalna, gładka, rozmiar M i myślę, że na Bartka będzie jak najbardziej okej. I przyznam, że to jest taka bluza, którą gdybym zobaczyła w Primarku, ona kosztowała 14 funtów, to pewnie tak czy inaczej bym ją kupiła za te 14 funtów, więc cieszę się z tej zdobyczy bardzo. Oczywiście nie pamiętam, ile za nią zapłaciłam, bo tak jak mówiłam, chwilkę to trwało, to zbieranie tej paczki. I ona dosyć długo leżała, ale na pewno mało. I tutaj mam jeszcze spodnie dresowe Nike dla Bartka. Też naprawdę super. Tylko to jest rozmiar XL, ale to chyba dziecięce. 1,58 m, 1,70 m. Naprawdę też są w super stanie. Kolejna rzecz to koszulka dla Dawida, taka zwykła, szara. No niestety te takie zwykłe bawełniane koszulki mi się dość mocno kurczą w suszarce i nawet teraz wolę już kupować takie o rozmiar większe i wiem, że jak się trochę skurczą, to będą jak najbardziej ok. I tutaj mam jeszcze koszulkę marki Sonetti dla Bartka, jest naprawdę mega. Po bokach tutaj ma zamki. I tutaj mam już rzeczy dla Róży. Mam tutaj płaszczyk. Ten płaszczyk kupiłam za jakieś grosze albo w ogóle, ja nie wiem, czy on kosztował bardzo mało, czy był za darmo. Monia często właśnie jak sprzedaje ubrania, to mówi, że coś jest za free i podaje hasło, kto pierwszy napisze ten hasło, ten zgarnia po prostu tą rzecz za free, więc tutaj też mam kilka takich rzeczy, które po prostu były darmowe. I tutaj mam taki płaszczyk dość duży, nie wiem jaki to jest rozmiar, ale na pewno będzie jeszcze za duży na Róże i nie ma jednego guzika, ale słuchajcie, to nie jest żaden problem, wystarczy poprzeszywać inne guziki i będzie jak znalazł nawet, wiecie, jak trochę podrośnie do szkoły. Tutaj mam taki fajny niebieski sweterek, to jest chyba w ogóle ręczna robota, nie jestem pewna, ale prawdopodobnie tak, ale tak jak mówię, to nic. Zobaczcie, udało mi się upolować czapeczkę z literką R. Także super. No i kolejna torebka do kolekcji torebek Róży. Róża niedługo będzie miała więcej torebek niż ja sama. Letnia sukienka marki George. To jest jakaś góra od piżamki. Fajne ma kolorki, więc wzięłam. Leginsy w pepitkę. Te spodenki dresowe bardzo mi się podobają. Zobaczę, co to jest za marka, bo zapomniałam wam mówić. A tutaj akurat nie ma metki. Czy jest? Jest metka. To też jest natmek. 2-3 lata, ale wydają się naprawdę spore. Na pewno będą na Róże dobre. W ogóle Monika to jest osoba, która po prostu ma... Ona ma metrówkę w oczach, ona po prostu jak bierze jakieś ubranie, jeżeli ja kupuję od niej ubrania, to nigdy, absolutnie nikt dla mnie, nigdy nie zdarza się tak, żebym ja coś kupiła i żeby coś było na przykład za małe dla mnie. Jedna sukienka jest za mała w biuście, no ale to absolutnie nie jest jej wina, ale na przykład jeżeli coś jest rozmiarem M, to po prostu ona na przykład widzi, że to jest rzeczywiście rozmiar M albo że to jest rozmiar S. I tak samo jest z tymi dziecięcymi rozmiarami. Czasami na przykład pokazuje coś na 5 lat i mówi, nie, 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 ale absolutnie to nie jest na 5, to będzie 3-4. Nie wiem, jak ona to robi, ale po prostu zna się na tym totalnie i to się po prostu zawsze sprawdza. Tutaj mam sukienkę na 5 lat, taką jeansową i ona oczywiście będzie jeszcze zbyt duża, ale to nic. Tutaj jest bluza, naprawdę świetna. Marka to FNF, czyli Tesco i ona jest na 4-5 lat, ale zobaczcie, jest taka dość mała, niby crop topowa, ale myślę, że jak na teraz będzie po prostu idealna. Spodenki Adidas Manchester United dla dziewczynki oczywiście, bo te paski są takie różowawe, więc to są na 100% dla dziewczynki. Tutaj mam bardzo ładną koszulkę w kwiatki z Nexta, śliczna, jest naprawdę przepiękna. I te dżinsy też są super, od razu mi się spodobały. 3-4 lata, ale są takie dość długie, ale Róża już właśnie nosi większy rozmiar. Ona nie ma jeszcze 3 lat skończonych, ale już tak na 3-4 ubrania nosi, jest naprawdę bardzo wysoka. To jest bluza, która w sumie chyba była... Nie wiem, wydaje mi się, że chłopięca, ale taki fajny kolor, taka ciemna mięta dla dziewczynki jak najbardziej będzie ok, do wielu rzeczy będzie jej pasować. Udało mi się opolować świetne różowe neonowe szelki, naprawdę super. Taka piękna żółta koszulka, I love girls wear, nie wiem co to jest za marka, nie wiem.
nie mam pojęcia. Biały sweterek. I tu mam coś ślicznego, to jest po prostu przepiękne. 4-5 lat, ale brałam bez zastanowienia. Mimo, że będzie jeszcze chyba troszkę zbyt duże, ale to jest taka narzutka na plażę. No po prostu coś cudownego, przepiękne. Zobaczcie, z takimi tutaj wyhaftowanymi cekinami. Cudo po prostu. O, i tutaj też jest świetny sweterek. Taki, to nie jest sweterek, tylko raczej taka sukienka cieplutka na zimę. Zobaczcie, taka piękna pastelowa tęcza, po prostu cudo. I to też jest taka większa rzecz, ale to nic, niech poleży. Next. Koszulka z dinozaurem, ale napis różowy, więc jak najbardziej dla dziewczynki. Kolejna taka sweterkowa sukienka. Ona jest cieńsza od tamtej, którą pokazywałam przed chwilą, też naprawdę bardzo fajna. Będzie ją można, te sukienki będzie można nosić zarówno do leggingsów, jak i do rajstop, tak myślę. W ogóle za te rzeczy to chyba dałam po 50 pensów za sztukę, coś tak kojarzę, bo to chyba było na wyprzedaży. Dwie identyczne bluzeczki, różnią się tylko kolorami, bardzo fajne, takie rozkloszowane na dole. Marka Two Kids, ja nie wiem co to jest. Sainsbury's chyba. I lecimy szybciutko dalej, a tutaj jeszcze mi się zawieruszyła jedna koszulka dla Dawida. Żółte spodenki, te leggingsy są cudne, są takie trochę cieplejsze i zobaczcie, z takimi uszkami i oczkami króliczka. Przepiękne, naprawdę. Róża ogólnie ma dużo bluzeczek tego typu, ale wszystkie już mają takie przykrótkie rękawki, więc będę musiała też przejrzeć jej garderobę znowu i niedawno to robiłam, dosłownie nie pamiętam kiedy, ale naprawdę niedawno. No i już sporo rzeczy jest niestety za małych. I tutaj też właśnie bluzeczka w takim stylu. One są fajne, bo super wyglądają do spodni typu ogrodniczki, do sukienek typu ogrodniczki, są naprawdę świetne. I tutaj mam też taką przepiękną bluzeczkę, która jest troszkę większa, ale ją wzięłam, bo jest naprawdę śliczna, biała. No i to już jest ostatnia rzecz, też naprawdę super krótkie spodenki. Takie w kwiatuszki. Cudowne. I teraz tak, kochani. Nie zobaczymy się przez najbliższe kilka godzin, ponieważ dzisiaj u mnie jest dzień prania. Piorę pościele, tak jak widzicie, mam tutaj goło, łyso. I po prostu cały czas będzie chodzić zarówno pralka, jak i suszarka. Ja już teraz i tak wyłączyłam suszarkę, żeby mi nie hałasowała, bo już jedno pranie zrobiłam. I myślę, że tak jeszcze ze 2-3 prania będę musiała zrobić. Ja ogólnie mam zamiar teraz zamówić jedzenie. Pokażę Wam to jedzenie. Będę zamawiać przez Uber Eats albo Deliveroo, jeszcze nie wiem, nie jestem pewna, zobaczymy, co byśmy tam mieli ochotę dzisiaj. Pokażę Wam to jedzonko i wtedy będę po prostu prać. Prać, prać, prać i jeszcze raz prać. I później mam zamiar wyskoczyć na zakupy. Jedzonko dojechało. Tutaj jest paczka, którą zostawił mi kurier dla sąsiadki, bo sąsiadki nie było. Ale chyba dostała wiadomość, że jest u mnie. Ogólnie wzięłam 2 twistery, dlatego że były w jakiejś mega promocji dzisiaj. Były w Rapami Dnia, kosztowały 2 funty niecałe. Ogólnie zapłaciłam 36,93 za to wszystko. I tutaj mam 2 takie zestawy z Zingerem. Tak, z Zingerem. Tutaj jest taki popcorn kurczakowy. Nie wiem, jak to się w Polsce nazywa prawidłowo. Sosi, fasolka i frytki. Ja sobie właśnie wzięłam taki zestaw z kukurydzą. Nie, oni coś pomieszali, ja nie chciałam tego z kukurydzą, ja chciałam z sałatką. Ojejku, jejku. Frytki, ja frytek nie będę raczej jadła, ja sobie chyba zjem po prostu 2 twistery i tyle. Kukurydza jest Dawida. I tutaj co jeszcze jest? Mogę się tu dogrzebać. Aha, taki kawałek mięsa po prostu. I tutaj mam drugi taki zestaw, to jest dla Dawida. Albo dla Bart. Nie wiem, kurczę, pomieszali mi to zamówienie. Generalnie sałatka jest moja. A reszta dla któregoś z chłopaków i to jest to samo, też tutaj jest taki popcorn. Nie idziemy na te zakupy dzisiaj. Najpierw Dawid się kąpał. Teraz Róża chce myć zęby. Ja już nie wiem, który raz dzisiaj, ale po prostu ona ma obsesję na punkcie mycia. Tak, możesz brush your teeth. Możesz zęby. A powiedz umyć zęby. Zęby. Umyć. Opis. Proszę. Ta pasta już jest ok, jak coś, już smakuje, ale chyba i tak kupimy dzisiaj nową, bo już się kończy. Pasta schodzi jak nie wiem co, bo Róża naprawdę, ona myje zęby, ja nie wiem, ile razy dziennie. O, Dawida okulary. Dawid, tu masz okulary jakby co, żebyś nie szukał. No, o, tak, 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 no, ja wiem, że okulary są bardzo ciekawe. W końcu udało się wyjść. Dawid, powiedz, czy ci smakował ten wrap. Ostry był, a mi w ogóle nie smakował. Ja w ogóle wzięłam w sumie 3 wrapy i myślałam, że 2 to zjem minimum. Minimum. I ja myślałam, że one będą takie jak te twistery w Polsce, ale chyba się, nie wiem, może się coś zmieniło, może w Polsce już też ich nie ma. Myślałam, że będą z sałatą i białym sosem, a one były chyba z kapustą, nie Dawid?
kapustą? No mi naprawdę nie smakowało, zjadłam na siłę i jestem już głodna. I ogólnie dzisiaj za mną chodzi, w sumie już od wczoraj, sałatka warzywna. Dawid, masz ochotę? Jejku, tylko że mam jedną paczkę ogórków kiszonych tylko, a ja tak jak już robię, to lubię zrobić tak dużo, bo to sobie spokojnie 3 dni może w lodówce leżeć. Także idziemy na zakupy i obym niczego nie zapomniała kupić, bo nie mam listy tym razem. Organiczne, Dawid, weź. Tu są, tu, tam. Tam. No. A ja myślałam, że będą ładne pomidory, bo są w promocji i nie ma. Ale coś zaraz wybierzemy. Wszystko przebrane. Dawid, wiesz co, znajdziesz te cebulki takie małe? One tam gdzieś są. Nie zdążyłam nagrać, ale Dawid jak zwykle kręci bekę i wziął te takie wielkie ziemniaki. Te czerwone, wiesz? Kurczę, ale ja bym musiała ze 2 paczki kupić. To chyba nie było zbyt mądre. Nie, ziemniaki. To chyba nie było zbyt mądre, żeby wózkiem na zakupy przyjechać. Dobra, muszę je ułożyć. Chcesz jeszcze precelka? Dobra. Ale w ogóle tutaj jest dzisiaj dużo przecenionych rzeczy. Ja nie widziałam, żeby wcześniej były takie poprzeceniane. Sobie wezmę 2 takie i 2 takie. Czekaj, Dawid, włóż proszę. Proszę. Bym wzięła więcej, bo i tak będę zamrażać. A wy lubicie te jogurty, nie? Mówię, żebym wzięła więcej, bo i tak będę zamrażać, a wy lubicie te jogurty, ale mało miejsca w wózku mamy. Zobacz, Dawid, taki zestaw do robienia czekoladek. Chciałbyś się pobawić, czy nie? Nie. No nie, Dawid ma teraz telewizor w pokoju, Xboxa ma w pokoju i po prostu nie ma dziecka. Bartkowi dzisiaj kupiłam nową grę i po prostu ja już w ogóle nic nie komentuję. Ale dzisiaj jest pierwszy taki dzień, kiedy jest tak naprawdę dość ładnie. Jest pogoda. Więc wiecie, ja chłopakom nie bronię. O, ja chciałam sobie kupić laczki, ale chciałam czarne albo takie właśnie. No nie ma, już przebrane są, niestety. Straciłam wątek, ale co, ale... No, taka pogoda była, że wiecie, naprawdę nie było co robić, więc pozwalałam im grać dużo. Dawid, może buty nowe chcesz? Chodź, kupimy Bartkowi. Myślę, dla żartu i potem oddamy. My się z Bartkiem tak śmialiśmy, bo w gazetce właśnie był pan i był w takim całym zestawie, wiecie, z tymi ubraniami z Lidla i po prostu ja nie wiem, kto to nosi. Ja nie wiem. Po prostu... Jezu, Dawid, no weź sobie wyobraź, no... Chodząca reklama Lidla, ja tego w ogóle nie rozumiem. Oni powinni takie rzeczy za darmo dawać i jeszcze płacić ludziom za to, że takie rzeczy noszą. O, zobaczcie, tutaj są takie maszynki do robienia lodów, do robienia smoothie. Dawid, ale będziesz to niósł? Tak. Bo nam, na pewno? Bo nam się nie zmieści do wózka. A jeszcze papier toaletowy musimy kupić. Ale tak, takie coś by można było kupić. A to jest maszynka do mięsa też? Nie, to jest chyba do sera. Mi by się przydała maszynka do mięsa, to bym sama robiła mięso mielone. Nie, nie potrzebujemy chyba. Znaczy w sumie potrzebujemy. No właśnie, patrz, 2 są za 2 funty. Weź kubeczki i talerze, dobra? Kubeczki? No, po jednym weź. Coś ja tu jeszcze widziałam takiego dziwnego. O, to właśnie mi się tak w oczy rzuciło. Co to jest? To jest do shotów. Kieliszki z soli himalajskiej. No ja nigdy w życiu czegoś takiego na oczy nie widziałam. No trochę fuj w sumie, no. Chyba do tekili, co? No, z różą. Aż mam... Ble. Mówisz, że ble. Ble. Też mi się wydaje, że to takie nie za fajne. Dawid, zobacz, to można wrzucić jabłka albo pomarańcze. Fajne, naprawdę fajne. Tylko, że to wszystko zajmuje miejsce w kuchni, ale pokazuje jakby, co może komuś wpadnie w oko i ktoś będzie chciał kupić. A masz ochotę na grilla? Tak. Ty, no to możemy zrobić, bo teraz będą jeszcze 2 dni takie ładne. Chcesz pistację może? Nie chcesz pistacji? To weź Bartkowi, Bartek pewnie będzie chciał. A ja zobaczyłam, wiecie co? Nie, tu są. Nie, bo tu są chyba niesolone. Tak, no. To jak będziemy robić grilla, to możemy kupić takie... Ale to nie dzisiaj, bo już... Patrzcie, jak ile my tu już mamy napakowane. Dobra, ja ogólnie zmieniłam chyba koncepcję na dzisiejszy obiad i... Może
Nie wiem, kurczę. Nie wiem, co zrobić. Mi się wydaje, że zrobię te. Makaron. Ale to chyba dwa takie potrzebuję. No, dwa. Dobra, Dawid, ładuj już do tej torby, bo tu już nam nie wejdzie. O, i dwa takie weźmiemy i już. Dobra, będzie makaronik. Ty, to w sumie możemy jedne ziemniaki wyjąć i będziemy mieć więcej miejsca. Że w dotyku przyjemna, ale weź ją sobie załóż, Dawid. Ona ma całkiem inny kształt, możesz sobie porównać, zobacz, bo tam masz te zwykłe, a tutaj możesz sobie głowę do tyłu odchylić. Odwrotnie. Mi się wydaje, że ta jest lepsza. Można spać. No tak też w sumie można. Chcesz, że jak się śpi? Mi się wydaje, że ta jest lepsza. Bo z tyłu głowa ma podporę. Chcesz? Nie. Dlaczego? Nie chcę. Chciałeś ostatnio? Nie chcę. No dobra, no przecież jak nie chcesz, to nie chcesz. Przecież ty już masz takie zestawy róża i to chyba dwa. A, człak, no. Nie możesz. Chcesz takie? Ty lubisz rysować. Nie mogę. Trzymaj. No, pokaż tam. Kurczę, one mi śmierdzą jak takie kostki toaletowe. A w ogóle ta, od razu mi się skojarzyło. Takie trójkątne do postawienia z dziurkami i w środku były takie żelowe kostki. To jest po prostu ten zapach. No, masakra. No, możesz pewnie, że tak. Co tu mamy? Mamy tu coś dobrego, czy nie? Dawid! No jedno! O Boże, spadło? Całe jest? Całe, dobra. Tylko takie są. Z ziołami. Chcesz takie? Nie. O, tu jeszcze takie są. Ach, ja bym coś zjadła, a też tak nie wiem co. O, ja sobie takiego szota wezmę z tego. Szota. Co to jest, jejku? Kurkuma. No. Chcesz też takiego z marchewką? Gdzie wy chcecie iść, co? No oczywiście. Tak, wejdziemy, no. Sobie popatrzymy, ile kosztują rzeczy dla kota, bo i tak będziemy musieli wszystko kupować. Rybki i kot to nie jest dobre połączenie. Ale obejrzymy sobie rybki. Już jedziemy, już. No to są świnki morskie. Ale proszę, Róża, nie krzyczeć przy zwierzątkach, bo zwierzątka się będą bały. Dawid mówi, że to są myszoskoczki. Tak, to są myszoskoczki. Ale słodkie. Jakie fajne. To znaczy tak, ja ogólnie jakieś drapaki i jakieś takie różne rzeczy dla kota to widziałam często w rumpach. Więc drapak można kupić w rumpeksie. Ale kuwety to bym używanej nie kupowała. Czy właśnie może taką zamkniętą. Ale widziałam tak, transporterek 12 funtów. Tutaj zobaczcie, kuweta 10. To nie wyjdzie dużo. Taka wyprawka dla kotka. Drapaki to już mają cenę konkretną, 113. Jak będziemy mieli kota, to możemy też mieć rybki, tylko że wiesz, muszą mieć przykrycie po prostu, nie? Ale to są przykrycia. O, ja miałam właśnie bojownika i mi kot zjadł. Tak, one muszą być same, bo walczą ze sobą, dlatego się nazywają bojowniki, no. One są piękne. Bardzo ładne są. A ślimaki w akwarium to jest najgorsza zaraza. To się tak rozprzestrzenia. Zdarzyło się tak parę razy właśnie, że kupiliśmy jakieś roślinki i były tam ślimaki. Nie szło tego później wyplenić po prostu. No to słuchaj, taki zestaw, taki albo taki. Albo taki z piratami i już. I możesz mieć rybki u siebie w pokoju. Tylko żebyś dbał o nie. Będę. No, każde dziecko tak mówi. A później mama będzie sprzątała. To pooglądaj sobie pomysł i pomyślimy. Złote rybki też są ładne. Tylko właśnie nie wiem, czy one się dobrze czują same, czy w towarzystwie, chyba w towarzystwie. Chociaż ludzie często mają tak same złote rybki. Te są fajne, z tymi oczami wyłupiastymi. Jakie genialne, świetne, co? Te rybki ogólnie też nie są wcale drogie. No zobacz, jaka piękna ryba. A powiedz ryba. Ryba. Pięknie. Ryba, ryba. Ryba, ryba. Miseczki. Ładne, no. O, te są śliczne. Zobacz, Dawid.
Dawid nabrał tutaj ulotek i się będzie dokształcał. Ale słońce wyszło, zobaczcie, w końcu. Aż mi oczy zaczęły łzawić, bo jestem nieprzyzwyczajona do słońca. To co, rybki też chcesz? Tak. O jejku, jejku. I potem ja będę musiała ogarniać i kota, i rybki, i wszystko. Dobra. I ogólnie tam będzie trzeba załatwić ubezpieczenie dla tego kotka też, ale to tam u góry widziałam, tylko że tam teraz nikogo nie było i w ogóle jestem z wózkiem, to innym razem podejdę i zapytam. A ty, Dawid, mówiłeś, że chciałeś jakieś to, pudełko? Pudełko. Chcesz jeszcze? Potrzebujesz do czegoś? Nie. To zobacz, teraz jest pełno. Zobaczcie, pełno, 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 po prostu takich rzeczy do organizacji. O, i tu są, kurczę, lepsze niż te, co ja kupiłam, super. Zawsze tak jest. Jak ja coś kupię, to potem lepsze jest w sklepie. Dlatego czasami po prostu chodzę i patrzę. Ej, może będą te do butów, te pudełka. Chcesz? Nie. Weź sobie. Nie, nie chcę. Nie mam. Aha. No ale masz w dobrym stanie piórnik? Nie. No to weź. Nie, no, nie. Nie chcesz takiego? To sobie popatrz, co jest, bo już niedługo będzie trzeba kupować wszystko, nie? Chociaż tutaj nie ma takiego szału, bo tutaj co, wy wszystko w szkole dostajecie, nie? Tak naprawdę. No co, zeszyty dostajecie? Kredki dostajecie, tak? No, no to tak wiesz. Nie ma takiej gorączki zakupowej back to school. Dobra, chcesz coś, Dawid? Wypatrzyłeś coś sobie? Pizza. Pizza. No to to jest super, no. No weź sobie, jak chcesz. Nie? A co to jest? No też fajno, muszę ogarnąć te szafki w końcu. Ja tak nie lubię takich rzeczy robić. Dawid, jak ci się spodoba coś, to sobie weź. A ja szukam tych pudełek na buty i ich nie widzę. Róża, co się dzieje? Co się dzieje? Zmęczona jesteś? Róża zmęczona. Dawid też zmęczony ze zwyżki. Nie. Głodny. A chcesz kanapkę? Ja sobie zjadłam kanapkę. No ja widzę, no. Oj, oj, oj. Powiedz dziękuję. Ale ja też jestem jakaś zmęczona i nie wiem dlaczego. Ja chyba za długo spałam. Ja chyba spałam 11 godzin dzisiaj. Tak, ale proszę tutaj na ławę i na tej ławie trzeba posprzątać przede wszystkim. Najpierw. Co to jest w takim futerale? Oj, czekaj. Chodź, tu pomóż mamie wyjąć, bo mama jedną ręką tutaj nagrywa. No, wyjmij. Wow! Co to jest i jak to działa? Patrz. Mhm. No patrzę, patrzę. Ciuchcia. Trzeba folię zadrzeć. Dobra, czekajcie, ja to muszę ogarnąć. Czy Róża, ty dasz radę? Co? W drugą stronę musisz ciągnąć. Dawid, jest problem, potrzebujemy baterie, to takie malutkie, ale chyba mamy, co? Nie mam. Tu mogę mieć. Jak ja nie lubię, jak coś jest... Czekaj, czekajcie, czekajcie, coś tu jest. A, kisaki. I szmatka. Nie ma baterii, zostawię. Kurczę, nie spojrzałam na opakowanie. No jest napisane, że zasilany bateriami, ale nie jest napisane, że baterii nie ma w zestawie. O, nie. Czekaj, czekaj. Mogę? Już mama szuka baterii, tak? Mogę? Sąd? O, pięknie. I jeszcze wiesz co, ten potrzebuje? Śrubokręt mały. Pewnie, że twoje, ale brat ci tutaj chce bateryjki włożyć, bo co bez baterii... Mogę? Możesz. Opanowaliśmy. Chociaż łatwo nie było. Ale ładnie to wygląda. No nie, Dawid? Mhm. I tutaj są takie różne szablony. Są obrazki. No, odłóż sobie. Chcesz inny kolor? Tak. Aha, bo one są dwustronne. Te pisaki. Tutaj są literki takie małe, jakiś labirynt, tutaj też jest labirynt, o. Cyferki trzeba łączyć. O, to nawet dla takich starszych dzieci się nada. Gdzieś widziałam też literki, o, tutaj są literki jeszcze. No, rysuj sobie, rysuj. A mama zakupy rozpakuje. Ale się umęczyłam, bo się nagle tak zrobiło gorąco. No ale dobrze, w końcu. A Róża, zobacz, tą szmatką sobie wycierasz, tak? Mam tutaj zakupy, ale ogólnie to prawie wszystko chyba wam pokazywałam. Parówek nie pokazywałam, kabanosów nie pokazywałam. O, takie śledzie jeszcze kupiłam, nie będę pokazywać wszystkiego po kolei. Jedne są z cebulką, drugie są z cytryną i koperkiem. Guacamole, jakieś tubki dla Róży. Jedna, druga, trzecia, czwarta. O, śliwek wam nie pokazywałam i nie pokazywałam wam mozzarelli.
Mozzarella była przeceniona. No dobra, to już chyba tak wszystko pokazałam. Jabłka. No nie ma tutaj nic ciekawego. O, jeszcze taka zupka chińska, ja jej naprawdę uwielbiam. Najciekawszą rzeczą to chyba było to do malowania dla Róży. I guacamole. I guacamole, oczywiście. Nie uciekaj do góry! Proszę tu wrócić. Zobaczcie, co zrobiła. No po prostu nie wierzę. Aż nie wiem, co powiedzieć. Wszystko zagryzdała. Widzę, że też ci mowę odjęło. Nie, ja tą mokrą chusteczką spróbuję wytrzeć. Taką z alkoholem. Jak dobrze pójdzie, to kotka będziemy mieć za tydzień już chyba, no nie? Chyba... No chyba tak. No. Gdzie będą wszystkie rzeczy kota? No nie wiem, no kuweta to w toalecie na pewno. Róża, daj spokój, brat. Ona nas dzisiaj wykończy. No nie wykręcaj bratu palca. A właśnie, bo jak wam powiedziałam o tym, że będziemy mieć kotka, to ktoś napisał, że to jest duży kosz i tak dalej. Czekaj, kochanie, bo mama chce coś nagrać. Koszt jakichś takich akcesoriów i tak dalej to nie jest jakoś tak dużo, bo to jest wydatek raczej jednorazowy i nawet teraz poszliśmy do sklepu i naprawdę myślałam, że rzeczy typu transporter są droższe po prostu, więc z tym nie będzie problemu i ogólnie chcemy wykupić ubezpieczenie dla kotka. Już rozmawiałam ze znajomą i ona mi wszystko wytłumaczyła, co i jak, wiem do kogo pójść, kogo się zapytać i po prostu kotka ubezpieczymy i już będzie miał w cenie rzeczy typu szczepienia i tak dalej. Dobra, kochanie, zabieram się za przygotowywanie obiadu. I chyba nie będę tak nagrywać po kolei wszystkiego, co robię, bo często robię to i chyba już nawet pokazywałam tutaj we vlogach, jak robię, więc pokażę wam tylko składniki i szybko powiem, co i jak. Piersi kurczaka pokroiłam w kostkę. Miałam 4 piersi i teraz przyprawiam je pieprzem. Solą, a to już może wam nie będę pokazywać po kolei, jak przyprawiam. Pieprz, sól, sos sojowy jasny i przyprawa do kurczaka prymat, złocista skórka. Tak wygląda przyprawione mięso. Mięso podsmażam na oleju. Obiektyw mi zaparował jak zwykle. Teraz będę dodawać warzywa i chcę wam tylko powiedzieć, że w sumie mam 640 gramów warzyw i tutaj jest kapusta, pieczarki marchew i czerwona cebula. Wow, już się ładnie bawisz, tak? Swoim tabletem nowym. Bez rysowania po rękach i stole. O, Róża tak ma, że raz na jakiś czas musi coś odwalić, ale to chyba każde dziecko tak ma. Wow, pięknie. Gdzie? Tu. Ach, tym rysować? No to tym, a nie tu. Wow, ale super. ABCD? Tak, a to trzeba, wiesz co, jak chcesz ABCD pisać, to trzeba to wszystko tutaj zmazać. O, Dawid, chodź też, chodź też. Hej! Słuchajcie, musicie to zobaczyć. Niech moi synowie staną koło mnie. Chodź, Bartek, tak tutaj, bo to tak... Zobaczcie. Zobaczcie, jaki on jest wysoki już. A ty nie kucaj. I co? Dawid też się ostatnio wyciągnął i mówi, że ma ubrania znowu za małe. Tak. No ale na szczęście mamy akurat nowe ubrania. Bartek już idzie spać, bo posiedział trochę długo. Dobra. A kupiłeś Dawidowi tą grę? No tak. Ale ja nie zaakceptowałam tej płatności. Przeszło to? Nie. To nie, przecież mówię tak, że się da na czymś, co zrobiło. No właśnie, bo wy mi nie daliście znać, ale miałam odłożony telefon i dopiero później zobaczyłam i to już nie chciało przejść. Nie trzeba wpisywać danych z karty, nie, one już tam są. Tak. A, no to dobra. Dobra, no to zrób to. Tylko, Dawid, nie potrzebujesz karty, tylko krzyknij, żebym ja na aplikacji po prostu sobie ten zaakceptowała. Dawid kupuje sobie grę, coś o dinozaurach. Warzywka już wyglądają tak, puściły sporo wody. Ja ogólnie do tego wody nie dolewam, ale gotuję właśnie pod przykryciem, żeby one się dusiły i żeby właśnie puściły tą wodę i żeby ta woda nie wyparowała. I teraz mam makaron, który trzeba gotować 2-3 minuty, więc po prostu go wrzucam i gotuję jeszcze przez kilka minut i obiad jest gotowy. To jest naprawdę błyskawiczne. Teraz muszę dokładnie pomieszać ten makaron z warzywami i zobaczcie, mamy naprawdę sporą porcję jedzonka. Muszę odłożyć telefon, bo nie wymieszam jedną ręką oczywiście. How do you do? Ło, to ci się będzie trochę instalować. Ale opłaca się. Ale mega długo. Co? A dlaczego tak długo? Już tu jest... Dlaczego tak długo?
Aha. Proszę bardzo, jedzonko gotowe. W sumie nie obiad, tylko kolacja, bo już jest dość późno. No co? Ja się pytam Dawida, czy mogę nagrać, jak opowiada o grze, a on mówi, ale to nie jest sponsorowane. No co? Dawid, błagam cię, no po prostu... Róża, Róża, cisz. Daj mamy nagrać. Skąd ty bierzesz takie teksty? Co? Ja taka nie jestem, ja normalnie polecam produkty, czy są sponsorowane, czy nie. Jak coś jest fajne, to polecam. Okej. Okay. Jest taka fajna gra o dinozaurach. Jest taka gra survivalowa. Mhm. I są różne wyspy. I można mieć swoje własne dinozaury, można je mordować. Co? Zbierać ich skórę. Okay. I jedzenie. I potem można mieć zbroję dla dinozaurów. O. I robimy jajka. Z waszą? Tak, z jajka. I potem można mieć jeszcze potężniejsze dinozaury z jajka. Mm-hmm. Tak. Super. I są bronie. I trzeba odblokowywać inne bossy. I sobie zbierać artefakty, żeby otworzyć arenę bossa. A grałeś w demo? Nie ma demo. A, nie ma demo? Naprawdę? Tak, ale oglądałam bardzo dużo filmów. Aha, czyli wiesz co i jak. Dobra. Tak. I są smoki. Mhm. I są jaja smoki. O. I trzeba wziąć, żeby mieć swoje własne smoki. O, super. Jak w grze o tron. Jak w grze o tron. Bo to nie jest dla dzieci. No właśnie. No. Dobra, wcinamy. Tak. Pożegnamy się już chyba, co?